Urodziłam się w 1935 roku w polskiej rodzinie na Podolu, która od wieków należała do Rzeczypospolitej Polskiej. Po rosyjskiej rewolucji Podolę zostało częścią Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. W czasach wielkiego terroru Stalina likwidowano polskie instytucje, szkoły, a ludzie bali się mówić po polsku. Przede mną leżą trzy fotografie na wyplowialem papierze. Długo wpatrywać się w nie potrafię. Przekraczam czasu wiedzę. Mama też była bardzo piękna. Biały w kwiatki sukience, którą ja nawet teraz pamiętam. Miała też ładne ręce. Ojciec je zawsze czule calował. Muszę wrócić do pierwszych obrazów. Początku mojej pamięci. Widzę wyraźnie zieleń trawy z pamięci obrazki urwane. Słyszę odgłosy wesołej zabawy. Takiej z dzieciństwa lubianej. Całym sercem żałuję szczerze, że mało w pamięci się budzi. Widzę też zdjęcia ojca w dyplomie. Jedyny, dosyć wyraźny. Oczy patrzą na mnie i one takie myślące, poważne. Twarz taka młoda, aż nie do wiary. Oczy za wcześnie ze świata. Byłby teraz to człowiek stary, gdyby nie wzięty mu lata. Był patriotą, pisał wiersze, które drukował w Kijowie. Mówili, że czeka go wielka przyszłość. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Na zdjęciu mama i ja nadąsana i ojciec nas obejmuje. Wszyscy do zdjęcia pozują. A mama, taka piękna i młoda, ze zdjęcia się uśmiechała. Własnej roboty. A ile ty masz? Taka duża, duża dziewczynka już jesteś. Zdrowie małej Alinki.
На здоров'я! Woli panna Ala, młody ułan pyta. I niedługo pyta, prosi, chodź do polskiej ziemi. Pierwszą parą ją unosi, a stopar za nimi. On kochał Polskę i kresy swoje. Żal. Do mnie nic nie dotarło. Postaram się wszystko powiedzieć w skrócie i słów dramatycznych uniknąć. Serce kawałki wspomnień wyrzucę, o których nie wolno krzyczeć, bo bardzo bolą. Ty je nieostrożnie dotknąć. Najwięcej o nim opowiadała mamy siostra, ciocia Bronia. Wierzyła, że czeka ich długie życie, szczęśliwe i bardzo radośne. Bardzo ich kochala, takimi ich pamiętala. Jakże tam wszystko do nas należało, jak po nim wszystko, co nas otaczało. Od lipy, która koroną wspaniałą całej wsi dzieciom życzała cię, aż do każdego strumienia, kamienia, jak każdy kątek ziemi był znajomy, aż po granicę, po sąsiadów domy. A też... Адам Бодровки. Адам Бодровки. А? Одевайтесь. Одевайтесь. А? Слышите? Следуйте за нами. Вы арестованы. Ты враг народа. Давай. Не понял, что ли, польский шпион? Быстрее! Быстрее, сказал! Wiesz, że to nie jest prawda. Nic złego nie zrobiłem, nie wracam. Listra! Dawaj, szubilis. Adam! Szubilis! Mama! 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 Mama!
мусимо чекати до чуті броні. Розумієш? Фамілія. Пандровський. Ім'я, отчество. Адам Іпполитович. Дата рождения. 1928 год. Место рождения. Кам'янець-Подільський. Кам'янець-Подільськ. Национальность и гражданство. Поляк. Поляк. Советский. Род занятий. Преподаватель агротехникума. Состав семьи. Жена Ядвига. Дочь Арина. Co ty tu robisz? Zabrali go. Wchodźcie szybko. Вы обвиняетесь в принадлежности к одной из контрреволюционных организаций, по заданию которой вы проводили активную контрреволюционную деятельность. Вы признаете это? Нет, я ничего такого не сделал. Признаете ли вы это? Неправда. Признаете ли вы это? Это ошибка. Неправда. Кровка потекла. А? Скотина. Вражина. Враг народа! Против советского народа пошел! Нет или да? Да! Неправда. Говорит неправда. Имя? Пандровский, Адам. Адам Пандровский. Пошла вон! Люди часто доносили і здрадзали своїх сусідів люб кревних, щоб ощенчити власну скури. Страх пришивав кожного, а сусіді відвертали ще від родини арештованого. Пам'ятаю, мама оповідала, як тьотя Броня, сестра мами, знайшла закрвавлену кошулі ойця. Ти чого там вона спала? Що не маю уші? Мусить бути сильно.
Передача для Бандровського Адама. Бандровський? Так. Передачу не можу прийняти. Як? Так. Його вже тут нема. Як нема? Він вислан в далекі табори, без права переписки. Забирайте! Це не може бути, не... Забирайте швидко! Тут у мене тижні, я приходила, він... Він нічого мене не виводить! Odchodzę. Zaopiekuj się, Alu. Kocham cię, Alu. Żegnaj. Odczułam raptem, że ojcu życia została niedługa chwila. Nasz naród dużo wycierpiał. Wszystkie łzy już byli wypłakane w tych czasach. Раздевайся! Отвернись! Отвернись, сказал! Мне попросили написать ojcu coś ze wspomnień mych wcześnych. Prawie go nie znam, bo życie skończył w swoich latach 20. Nie od choroby i nie na wojnie. Zginął w sowieckim więzieniu. I tylko za to, że mówił po polsku na starej kresowej ziemi. Стой, ёб твою мать! Отче наш, кращий з небі, священня твоє, прийдь королівство твоє, будь воля твоя. Przede mną leżą trzy fotografie, na wypłowialym papierze. Do życia wrócić ich nie potrafię, choć w cuda naprawdę wierzę. Ojcu zostały tylko słowa, takie skąpe i małe. I o nim już nikt mi nic nie opowie, bo ciocia Bronia umarła, a po niej mama, dwa moje światła. Dwa źródła mej tożsamości, które lipili przez wszystkie lata
moju ludzkość z nicości. Bez krzyży tam stoją krzyże. Na całym Podolu ich jest tysiące, choć są niewidoczne dla oka. W dzień je ogrzewa uśmiechem słońce, a jeden z tych krzyży wiecznie młody, wiecznie zielony i świeży, jest bardzo dla mnie bliski i drogi. Do ojca mego należy. Thank you.